elektryki, tudzież zakłócenie w inny sposób będzie, będzie może nie jest stały, ewentualnie w przypadku, kiedy te okrzyki będą obraźliwe, spowodowanie spowoduje skorzystanie ze środków dyscyplinujących, czy to w postaci drogi, czy to w innym postaci. Dnia 18 listopada 2013 roku. Wojskowy Sąd Granicowy w Warszawie w składzie przewodniczącym sędzie Marii Mianka przy udziale protokolanty sekretarza sądowego Zmiennicki wydział stron rozpoznany na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2013 roku z urzędu w sprawie generała brygady Stanisława Henryka Kostrzewy oskarżonego w tym zakupu oskarżonego przy z artykułu 246 Przepraszam, wysoki sądzie, może troszkę wolniej i wyraźniej. Proszę pana, proszę. Jesteśmy publicznością, wysoki sądzie, i mamy proszę prawo pana, słyszeć. Ale pan jako publiczność ma prawo oczywiście tutaj być, ale nie, jeszcze jest. Ale mamy prawo słyszeć, ja też się rozumiem. No, prosilibyśmy tylko słyszeć. Wolniej, żeby mówić. Jeszcze wolniej i wyraźniej. Proszę się uspokoić. W przedmiocie zawieszenia postępowania oraz przyznania wynagrodzenia biegłym na mocy artykułu 403a kontrario KPK postanowił na podstawie artykułu 22 paragraf 1 KPK z uwagi na stan zdrowia oskarżonego zawieść postępowanie karne, na podstawie artykułu 618 paragraf 1 punkt 9 KPK przyznać biegłemu profesorowi doktorowi habilitowanemu naukowcowi. Proszę o zgłoszenie, o zdjęcie tego banera albo o opuszczenie pani. W przypadku niezdjęcia zostanie publiczność. Wysoki sądzie, nazywam się Janusz Papier. Przepraszam bardzo, nie będzie Związek Weteranów III Konspiracji i ofiary zamordowania oskarżonego. Hańbisz sąd i w ogóle sędziego. Instytucję sędziego. Chronisz zbrodniarzy komunistycznych. Jest to wykluczanie niegodne Polaka, sędziego i Europejczyka. Komu to wynagrodzenie? Jakiego? Za jaką winę? Na Białoruś! 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 Proszę państwa, jeszcze ciszej. Na Białoruś! Sami opuśćcie miejsce. Co tu się dzieje? Co to proszę za skandaliczna obrona zbrodniarzy komunistycznych? Jak tak może pan postępować? Hańbi pan, bo można pod takim zielonym orły! Gdzie jest godło państwowe w tym sądzie? Na Białoruś! 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 Chodźcie, wychodzimy! Hańba! Hańba! Nie. Hańba! 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 Nie jesteście w ogóle. To nie jest wymiar sprawiedliwości. Czy bronicie po prostu państwo, naród polski, czy bronicie bez bandytów? Tak. Idziemy. Idziemy spokojnie. Oni chronią bandytów. Oni nie... Przestępców. Oni są winni. Nie mamy do nich żadnych. Oni nie są winni. Nie są winni. Ale jak muszą? No bo sędzia ponosi. On będzie kazał strzelać do nas, a oni co? Sędzia. Nie będzie okradana z takim sprawiedliwością. Będzie okradana z takim. Sędzia ponosi. Sędzia postępował. Kogo on chroni, ja nie rozumiem. Żołnierze nie są niczemu winni.